Hej, ze strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam coś więcej o białych spodniach, a bardziej o białych jeansach. Opowiem Wam o zestawach, o tym, jak je łączyć, z jakimi kolorami najładniej wyglądają. Opowiem Wam też o wszystkim, co chciałybyście wiedzieć, ale boicie się zapytać, albo wstydzicie się zapytać, a chciałybyście zacząć, chciałybyście dodać tę część garderoby do Waszych stylizacji. W mojej szafie białe spodnie są już od dłuższego czasu. Nie ubieram ich zbyt często, ale one robią stylóweczkę, one robią wygląd, one naprawdę są wyjątkowe, no zwracają uwagę. Nie wiem jak Wy, ale ja rzadko widuję dziewczynę w białych spodniach, widywałam przynajmniej w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu, no chyba, że jestem w Krynicy, jest wieczorny dancing, no to wtedy dużo pań wtedy ubiera właśnie białe spodnie, taka była moja obserwacja z naszego wyjazdu do Krynicy, więc dzisiaj będziemy sobie dyskutować o białych spodniach, można powiedzieć, że będzie takie kompendium wiedzy. Opowiem Wam o wszystkich moich doświadczeniach, jakie zdobyłam, jakie zebrałam przez ten czas. Wszystko, co wiem na ten temat, podzielę się dzisiaj z Wami. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji i lecimy. Kilka rzeczy o białych spodniach, o których trzeba wiedzieć. Białe spodnie, jeansy, to są spodnie jak każde inne, więc zawsze wybieram takie z wysokim stanem, ze stanem, w sensie z wysokością stanu, minimum do pępka. Nie lubię spodni ze średnim stanem, a już w ogóle spodnie z niskim odpadają. Kompletnie, kompletnie to jest coś nie dla mnie. Średni stan sprawia u mnie, że cały czas mam ochotę podciągnąć te spodnie wyżej, więc on też odpada. Tylko i wyłącznie wysoki stan do okolicy pępka. Wtedy te spodnie u mnie dobrze się trzymają. Ja mam sylwetkę jabłka, więc po prostu tu u góry dużo się dzieje. Więc chcę, żeby te spodnie dobrze się trzymały. Chcę, żeby mi nie zjeżdżały. Bardzo często zakładam też do nich pasek, ale wysokość do pępka to jest u mnie minimum. Wybieram też grubszy materiał. Różnie to bywa. Kilka różnych już białych spodni przewinęło się przez moją szafę. Były cieńsze, były bardziej takie nawet zwiewne, fruwajki i były grubsze. I teraz wybieram i Wam też polecam wybrać białe spodnie jeansowe. I może, żeby one nie były do końca białe, ale do tego być może przejdziemy. One też do końca białe nie są, one są takie troszeczkę ekri, z grubszego materiału jeansowego, to sprawia, że one nie prześwitują. One nie prześwitują do tego stopnia, że Wy ubierzecie pod spód czarne majty i one nie prześwitują. Jest to tak gruby materiał, że absolutnie nawet taka różnica kolorystyczna jak czerń i biel, czarne majtki w białych jeansach, to nie prześwituje, tego nie widać. Więc żebyście się nie stresowały, żeby nikt się nie stresował, żebyście się czuły komfortowo. Ja się czuję komfortowo w takich spodniach z grubszego materiału, które nie prześwitują. Przejdźmy do koloru. Uważam, że takie białe spodnie, śnieżno-białe, nie do końca fajnie wyglądają. Jest to taka śnieżna biel, która wali po oczach, która świeci na wszystkie strony, więc ja polecam właśnie taki kolor ekri, kolor śmietankowy, taką zgaszoną biel. Uważam, że taki kolor pasuje do większej ilości stylizacji. Można połączyć więcej kolorów z tymi spodniami. Są te spodnie takie zgaszone, takie nie bardzo też rzucające się w oczy, nie świecą po oczach. Łatwiej nad nimi zapanować, łatwiej je wyprać. Nie musimy się przejmować, czy one gdzieś tam zżółkły bardziej, czy po prostu ten kolor już nie jest taki śnieżno-biały, jak był kiedyś. No po prostu takie spodnie ekri, one dobrze wyglądają. One po prostu nawet takie lekko podstarzałe, z takim lekko podstarzałym kolorem wyglądają bardzo fajnie. Bardzo mi się podobają właśnie takie kolory śmietankowe. No kolor biały, śnieżno-biały przede wszystkim jest wymagający, dlatego że no
każdy jakiś tam zaciek, każde złe ich dopranie, samo leżenie w szafie sprawi, że one zżółkną. U mnie to tak działa właśnie, czy białe koszule, czy białe spodnie, jak poleżą dłużej w szafie, one żółkną, one nie wyglądają już, tak jak kiedyś, więc raczej jeśli chodzi o te spodnie, kierujmy się, ja przynajmniej się kieruję i to Wam też polecam, kierujmy się w stronę koloru ekri, koloru śmietanki. Zasada połączeń kolorystycznych z białymi spodniami jest bardzo prosta, jest praktycznie taka sama jak z czarnymi spodniami, pasuje do nich wszystko. Pasuje do nich każdy kolor, każdy wzór, wszystko, co macie w swojej szafie, ale jest kilka fajnych połączeń, jest kilka takich połączeń wyjątkowych, które właśnie wyjątkowo dobrze wyglądają z białymi spodniami i o tym Wam też dzisiaj opowiem. Pierwsze połączenie kolorystyczne jest z błękitem. Białe spodnie plus błękit. Błękitna, niebieska bluzeczka, niebieska koszula, w paski, nie w paski. Uważam, że wygląda to cudownie, szczególnie dla blondynki, szczególnie dla osoby, która ma niebieskie oczy, której właśnie dobrze w takich odcieniach niebieskości wygląda to anielsko, wygląda to czysto, wygląda to tak bardzo lekko. Uwielbiam takie połączenie, to połączenie kolorystyczne i ubolewam nad tym, że w mojej szafie nie ma nic w kolorze niebieskim, niestety. Jeansowa koszula się tutaj absolutnie nie liczy. Nie mam koszuli właśnie takiej niebieskiej, takiej, można powiedzieć, codzienno-eleganckiej, którą mogłabym połączyć. Nie mam nawet ani jednej chyba koszulki czy bluzki w kolorze błękitu. Ubolewam nad tym i będę musiała to zmienić, bo uważam, że właśnie błękit z białymi spodniami wygląda wyjątkowo dobrze, wyjątkowo pięknie to wygląda, szczególnie spodobała mi się wersja właśnie błękitnej koszuli w paski z białymi spodniami, ze sneakersami, czy z butami na tłumianej podeszwie. No wygląda to cudownie, wygląda to cudownie, wygląda to bardzo wiosennie, wakacyjnie, tak nonszalancko, więc niebieskiego u mnie jest deficyt, muszę Wam powiedzieć. Kolejne połączenie to białe spodnie i róż fuksja, bardziej rozmyty, bardziej pastelowy, bardziej mocny, mocniejszy, właśnie taki mocny róż. No wygląda to już bardziej słodko, wygląda to już bardziej uroczo, niż tak właśnie czysto, tak bardziej kobieco, dziewczęco. Bardzo podobają mi się właśnie pastelowe odcienie w połączeniu właśnie z bielą, z białymi spodniami. Bardzo fajnie to wygląda, ale tutaj też mierzyłam, więc możecie zobaczyć. Jako bazę ubrałam sobie białe spodnie i biały t-shirt i później już się przebierałam w międzyczasie, żebyście mniej więcej zobaczyły, jak to wygląda. No ubrałam różowy, taki delikatny w serduszka sweter. Wygląda on całkiem spoko. Ubrałam mocną fuksjową marynarkę do całości. Też wygląda spoko. W sensie mówimy tu o kolorystyce, nie o dobraniu całej stylizacji, tylko mówimy o dobraniu kolorów. Też fajnie wygląda. I tutaj też bym skłaniała się do połączenia różowej koszuli, różowej bluzki, jakiejś takiej właśnie coś bardziej w stronę eleganckich rzeczy, coś bardziej w stronę no właśnie koszulowym. Wydaje mi się, że białe spodnie są jednak takim sportowym typem, takim luźniejszym typem ubrania. I cały czas mi się wydaje, że ta koszula jednak doda takiej elegancji, doda takiej powagi tej stylizacji, żeby to nie wyszło całkiem sportowo, żeby to nie wyszło całkiem tak luźno i wakacyjnie z tymi białymi spodniami, tylko właśnie cały czas myślę o koszuli i ta różowa koszula, nawet o klasycznym kroju i może być też w paski, może być nie w paski, też będzie fajnie wyglądała. I po raz kolejny nie mam różowej koszuli w swojej szafie, mam znowu tylko białe, klasyczne, więc tutaj też nad tym będę musiała popracować. Miałam na oku ostatnio z Bonprixa na live, rozmawiałyśmy, taką bardzo fajną koszulkę z koronkowymi wykończeniami, ona też by bardzo fajnie wyglądała do białych spodni, do takich ekri zgaszonych, więc może mi się uda jeszcze upolować. Klasyczne, najbardziej klasyczne połączenie to jest białe spodnie i czerń, czarna
czarna bluzka, czarny t-shirt, czarna ramoneska. I tutaj można się zastanawiać nad butami. Ja uważam, że jak mamy białe spodnie, to raczej ubieramy buty białe. Ale jak już mamy połączenie z czernią, jak już po prostu miksujemy ten kolor czarny, to uważam, że czarne buty też mogą być. Ale jakoś tak bardziej ciągnie mnie w stronę białych butów i uważam, że białe buty będą lepiej pasować, ale czerń to jest klasyk, klasyk, który oczywiście też zawsze będzie dobrze wyglądał, więc tutaj nie ma się nad czym nawet rozwodzić. Kolejne połączenie, takie dosyć nieoczywiste, to jest, są białe spodnie z beżem. Ile jeszcze dawno, dawno temu uważałam, że nie powinno się łączyć takich kolorów, no to teraz nie powinno się łączyć takich kolorów, dlatego że te białe spodnie będą wyglądały na brudne, albo to te inne ubrania będą wyglądały na brudne, ale teraz uważam, że nie, absolutnie połączenie kremu, połączenie brązu, połączenie karmelu z bielą wygląda obłędnie, wygląda naprawdę świetnie, wyrafinowanie, elegancko, czysto, troszeczkę w stylu old money. Takie połączenie bardzo fajnie wygląda, białe spodnie, tutaj ubrania. Akurat beżowy kardigan tak na szybko mi wpadł do głowy, ale może to być jakaś nawet bluza beżowa, może to być jakieś okrycie wierzchnie, płaszcz, cokolwiek, będzie naprawdę fajnie wyglądało. Brązowy pasek, karmelowy pasek, połączenie właśnie takich materiałów, które są dobre jakościowo, które są naturalne, naturalny kolor lnu, to też jest takie połączenie, które fajnie wygląda, naturalne, naturalna kolorystyka, kolorystyka ogólnie beżowo-brązowa tutaj będzie fajnie wyglądała. Nawet brązowy pasek do białych spodni też fajnie będzie wyglądał, więc to wszystko razem się scala i cała stylizacja też fajnie wygląda. Tak jak mówię, ja tutaj na szybko na przebitce założyłam beżowy sweter, ale uważam od dłuższego czasu, uważam, że to wygląda fajnie i też na jednej z moich stylizacji, które robiłam właśnie z karmelowymi butami, z białymi spodniami, z beżowym polarkiem, też fajnie to wyglądało, już tak, no nie bardziej tak wyrafinowanie, już tak bardziej trochę na bogato. Nie wiem, co w sobie ma to połączenie, bo no, możecie zrobić stylizację zupełnie nie na bogato, ale to już wygląda, to już tak właśnie się kojarzy, przynajmniej mi. Dajcie znać, jak wy uważacie. Kolejne połączenie, właściwie może nie kolorystyczne, ale taki typ ubrania, który ja lubię nosić, no to też jest kolorowy kardigan i też widziałyście ten różowy sweterek, który po prostu może być narzucone na wierzch i możecie zrobić to w każdej stylizacji, po prostu od góry do dołu w jednym kolorze i na wierzch bomba kolorystyczna, kolorowy kardigan i każdy kolor będzie pasował, i żółty, i różowy, i granatowy, fioletowy, i po prostu wszystko, każdy jeden kardigan będzie wyglądał dobrze do takich spodni, zwykły t-shirt pod spodem w kolorystyce bieli, w kolorystyce tegoż kardigana, będzie naprawdę spoko wyglądał, więc to jest taki moja podpowiedź, że baza pod spodem może być w jednym kolorze, a ten kolorowy kardigan jest takim dopełnieniem. Kolejne połączenie, które fajnie wygląda z białymi spodniami, to jeans, denim. Białe spodnie i denim, więc do białych spodni może bym nie ubrała kurtki jeansowej, chociaż nie wiem. To jest, wiecie, moda, to sobie, co sobie wymyślicie, dzisiaj sobie wymyślę, że nie ubiorę, jutro sobie wymyślę, że ubiorę, że jednak to połączę, sprawdzę, przetestuję, dlaczego nie, można wszystko, można wszędzie i kombinować jak się chce, ale tutaj ubrałam koszulę jeansową, którą mam w swojej szafie, już nie od dzisiaj taka stylizacja u mnie królowała, już dawno, dawno temu, pamiętam, z moim mężem robiliśmy sobie sesyjkę wiosenną, właśnie białe spodnie z denimową koszulą. Mi wygląda to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zarówno sama koszula, taka po prostu rzucona jako koszula, jako narzutka. Również jako narzutka będzie fajnie wyglądało. Coś takiego luźnego, coś takiego codziennego, bez spiny. Tutaj już mamy totalnie sportową stylizację, nie ma co ukrywać. No, z kurtką jeansową to mam taki dziwny układ, dlatego że mamy jeansy białe, i one są zrobione z jeansu, a mamy jeans, ale niebieski. I jakoś tak to mi nie,
nie łączy się. Nie łączy się. Takie mam wrażenie, że jeżeli mam jeans biały, to powinna mieć kurtkę jeansową białą, a jeżeli mam kurtkę jeansową niebieską z takiego denimu, to spodnie też powinna mieć denimowe. No nie wiem, tak po prostu, tak to po prostu mam ułożone w głowie, ale no nie jest powiedziane, że też nie będę testowała, nie będę sprawdzała, czy jakieś inne szalone połączenie i z kurtką jeansową nie będzie wyglądało dobrze. Wiadomo, że z białymi spodniami zawsze dobrze będą wyglądały paseczki. Już o tym wspominałam, przy kolorze niebieskim i kolorze różowym. Paseczki w każdym kolorze. No wiadomo, że te paseczki powinny być białe. No i wtedy granat, wjeżdża czerń. Tutaj już troszeczkę zakrawamy o taką francuską stylizację. Nie wiem, zawsze jak widzę białe spodnie i górę paseczkową i paseczkowe dodatki, no to od razu mi się kojarzy właśnie ze stylem francuskim. Dodatkowo od razu aż mi się chce wymalować usta na czerwono, dodać jakiś czerwony dodatek. I to wszystko wtedy pięknie wygląda, więc paseczki wiadomo. Plus dodatkowo mam jeszcze taką listę rzeczy, które fajnie wyglądają z białymi spodniami, ale może tak nie są aż takimi pewniakami, jak tutaj przed chwileczką wam opowiedziałam o tych kolorach, o niebieskim, o różowym, o tych pastelach i o paseczkach. To jest kilka rzeczy takie, które fajnie pasują właśnie do tych białych spodni i są to słomiane dodatki. Zdecydowanie tak. Kolor biały, białe spodnie. Nie wiem jak u was, ale ja białe spodnie noszę zazwyczaj wiosną i latem, jeżeli już mówimy o lecie. I w ogóle jakoś tak na jesień, ani na jesień mnie nie interesują, ani na zimę mnie interesują. Na zimę to mi w ogóle uważam, że ubranie białych spodni to jest takie, taka głupota. Nie wiem dlaczego, ale trochę byłoby mi ich szkoda, to po pierwsze. Po drugie, chlapa, ciapa, można sobie wykończyć te spodnie. Wygląda to tak troszeczkę dziwacznie moim zdaniem, więc no nie podoba mi się takie noszenie białych spodni zimą jakoś tak, to nie pasuje, to w mojej głowie to się nie łączy, dlatego te słomiane dodatki są zazwyczaj właśnie latem i to fajnie wygląda, słomiana torebka, słomiana podeszwa na bucie, to wygląda naprawdę spoko. Kolejna rzecz, no to jest kimono zwiewne. Ja wiem, że kimona kiedyś były bardziej modne niż teraz, ale widzę, że powoli chyba wracają z tego, co zauważyłam. Kolorowe zwiewne kimono. Jak masz bazę pod spodem, to takie kimono od zawsze mi się podobały, zawsze takie stylizacje lubiłam. Dawniej chodziłam częściej, dawniej to było bardziej u mnie widoczne, ale kimona wracają, więc kimono do białych spodni jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz, która będzie pasowała do białych spodni, to jest stręcz. Po prostu płaszcz trench w każdym kolorze, spoko to wygląda. No tutaj sobie jeszcze dopisałam, że szarości i czerwień. Szarość też jak najbardziej, taki spokojny, stłumiony kolor. No i czerwień, no to wiadomo. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie przebrać za flagę Polski, żeby sobie nie domalować za dużo tej czerwieni i żeby sobie nie napaćkać. Dołożyć może jakiś inny kolor dodatkowy, żeby coś się działo. Też granat i czerwone dodatki, to też zakrawa u mnie o styl francuski, styl francuzek. No widziałyście moją stylizację na pewno z Uli Popken, wrzucę wam tutaj właśnie, tu było combo, na tej stylizacji to było combo, po prostu granat, paseczki, czerwone dodatki, po prostu kombo francuskiego stylu do białych spodni. No i tutaj też wzorzysta góra, też przymierzyłam kilka tunik, które mam w swojej szafie. No i uważam, że bardzo fajnie to wygląda. Tunika czy krótsza bluzeczka w szalony wzór, w mocne kwiaty, w neonowe kolory, czy po prostu czarna w serduszka, tą, którą wam tutaj pokazywałam. Każdy wzór pasuje, po prostu ten dół mamy stonowany, dół mamy taki zupełnie spokojny, więc z górą możemy szaleć jak najbardziej na tak. No i dajcie mi znać, czy wychodzicie w białych spodniach,
czy nie chodzicie, czy chciałybyście, czy macie jakieś białe spodnie w swojej szafie, co sądzicie o tych stylówkach, co sądzicie o tych moich poradach, taki szybki filmik dzisiaj, może nie do końca konkretny, ale może was zainspiruje, może was pchnę w stronę tych białych spodni też troszeczkę, żebyście spróbowały i się zainspirowały. Ja zawsze mam z tyłu głowy to, że te białe spodnie się upaprają, że gdzieś siądę nimi i po prostu się ubrudzą, ale tak naprawdę to każde inne spodnie, które ubierzecie, też macie to ryzyko, że się upaprają, też macie to ryzyko, że się gdzieś ubrudzicie. No jak się ubrudzicie, no to trudno, no to stało się. Więc już troszeczkę zluzowałam w tej kwestii z białymi spodniami. Jak się ubrudzą, to się ubrudzą, to się je wypierze i tyle. Więc czekam na wasze opinie, dajcie znać, czy lubicie, czy chodzicie i który kolor najczęściej ubieracie do białych spodni, który kolor wam się najbardziej podoba w tych połączeniach, w stylizacjach. No w połączeniach, to raczej to, co ja pokazywałam tutaj, jak mówię, to nie były stylizacje, to były po prostu połączenia kolorystyczne, żeby mniej więcej zobaczyć, jak to się prezentuje. A prezentuje się wszystko moim zdaniem bardzo dobrze. Więc ja polecam mieć chociaż jedną parę białych spodni w swojej szafie, bo naprawdę robią super stylówki, super zwracają uwagę, można wyczarować obłędne zestawienia. Zabieram się za poszukiwania niebieskiej koszuli, ja zabieram się za poszukiwania właśnie jakichś kolorystycznych koszul, jakoś tak mi się ostatnio podoba, lubię siebie z dekoltem takim koszulowym, to się tyczy sukienek, to się tyczy również właśnie koszul, tunik, lubię mieć ten kołnierzyk pod szyją i zwracam uwagę bardziej na takie kroje koszulowe, więc będę musiała na to zwrócić uwagę. No, więc na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście. Wpadajcie na kanał vlogowy, wpadajcie na Instagrama, tam jestem, tam się po prostu wszystko dzieje jakby na bieżąco, jeżeli jesteście tym zainteresowane. No i cóż, no czekam na wasze opinie, ja się z wami żegnam. Cześć, pa!